Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy Wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dziś jest z nami Adam Kokoszka, czyli 11-krotny reprezentant Polski, grający obecnie w trzecioligowej Unitarnów. Cześć. Adam jako środkowy obrońca z kilkunastoletnim doświadczeniem zbieranym w takich klubach jak Wisła Kraków, Empoli, Polonia Warszawa, Śląsk Wrocław czy Torpedo Moskwa opowie nam dzisiaj o 5 kluczowych rzeczach, o których muszą pamiętać zawodnicy występujący na jego pozycji, a w części praktycznej przyda nam się pomoc, stąd obecność Wiktora Putina i Olka Kokoszki. Adam, od czego zaczniemy? No na pewno pierwszą podstawową i bardzo łatwą sprawą jest to, chociaż nie wszyscy o tym zawsze pamiętają, odpowiednie ustawienie się względem zawodnika i piłki, czyli zawsze staramy się stać, to na przykładzie z Wiktorem pokażemy, tak żeby kontrolować piłkę i zawodnika i być bliżej bramki. Zdarzają się sytuacje oczywiście, że stajemy piłkę za plecy i wtedy jesteśmy przodem do swojej bramki, ale pozycja wyjściowa zawsze taka jest lepsza. Jeżeli mamy piłkę z tamtej strony, to jesteśmy bliżej bramki, kontrolujemy piłkę i zawodnika. Jeżeli ustawimy się tak, co jest błędne, napastnik może nam uciec i wtedy możemy liczyć tylko na asekurację partnera lub tego, że nam podpowie krzyknięcie, że mamy plecy. Okej, to ja Cię jeszcze zapytam, jako były obrońca amator, czy w tej sytuacji drugiej, gdzie piłka znajduje się po lewej stronie boiska z perspektywy przeciwnika, nie ustawiłbyś się tutaj, za napastnikiem, żeby cały czas widzieć i jego kątem oka, i piłkę? Wszystko zależy też, gdzie on stanie. Jeżeli on stanie pomiędzy mną a bocznym obrońcą, to wchodzimy w takim ustawieniu. Jeżeli stanie pomiędzy dwoma stoperami i się będzie w tę stronę przemieszczał, to będę go widział z tej strony. Napastnik zawsze szuka tego miejsca pomiędzy bocznym obrońcą a środkowym, bo wtedy my mamy większy problem. Stąd to ustawienie zawsze nam trochę pomaga przy takim widzeniu. Okej, czyli kluczowe rzeczy, jesteśmy plecami do swojej bramki, tak. Cały czas kontrolujemy piłkę i zawodnika. Kolejną zasadą bardzo ważną jest dla środkowego obrońcy, aby przy wrzutce z bocznego sektora być w świetle bramki. W świetle bramki, czyli w tym obszarze, który wyznaczają takie niewidzialne linie poprowadzone od słupków. Dlaczego to ważne? Dlatego, że najwięcej bramek zawsze z tego obszaru wpada. Są nawet statystyki, że chyba, nie wiem, 80-90% jest z tego obszaru, czy blisko bramki, czy trochę dalej. Dobrym przykładem na pewno były mecze teraz ostatnie Euro. Ja to widziałem, jak Włosi czy Chiellini, nawet jak miał możliwość podjęcia pojedynku gdzieś przy linii, to i tak uciekał na swój pierwszy krótki słupek, żeby zabezpieczyć tą strefę. Tutaj zwiększa się prawdopodobieństwo strzelenia bramki przez napastnika, ale ten napastnik może Ci próbować uciec ze światła bramki. Jak Ty się wtedy zachowasz? Czy tak jak Chiellini właśnie będziesz raczej się trzymał, czy to też zależy od sytuacji? Też zależy od sytuacji, ilu jest napastników w tym świetle, czy w ogóle w polu karnym. No i też ta poprzednia zasada, o której rozmawialiśmy, czyli też kontrolujemy piłkę i napastnika. No. I też pamiętamy o tym zawsze być od strony bramki kryć. Okej, ale generalnie dwa słupki między tymi słupkami. Dwóch środkowych obrońców powinno się zawsze tutaj znajdować. Dołączył do nas Wiktor, a to oznacza następną zasadę. Zasadę, która jest powiązana z tą, o której mówiliśmy przed chwilą. Tak, dokładnie. No, pierwszą podstawową sprawą przy wrzutce jest to, żeby być w świetle bramki. A drugą to, żeby też w tej zasadzie, co rozmawialiśmy wcześniej, kontrolować piłkę i napastnika i mieć odpowiedni dystans. Pomaga nam często ręka, oczywiście nie ciągniemy, nie faulujemy, bo teraz jeszcze jest VAR, więc też w tej niższych ligach nie ma. Uginamy trochę nogi i sobie go kontrolujemy. Wtedy nawet, jeżeli jesteśmy trochę spóźnieni, mamy możliwość lekkiego odepchnięcia, co mu przeszkodzi już oddać celny strzał, czy taki jak strzał, jaki by chciał. Czyli to już jest ścisłe krycie koszulka w koszulkę. W świetle bramki to wiemy, ale czy na każdej wysokości pola karnego, czy na przykład przy piątce inne będą zasady niż na metrze 11-12? Czyli raczej w pole karne jest taka bliska odległość, że z każdej pozycji napastnik będzie miał piłkę wycofaną, może strzelić, także jeżeli będziemy stać wyżej, to też musimy się... Stoimy od bramki i kontrolujemy, już nie musimy tak ściśle, bo wtedy mamy dużo przestrzeni tutaj. Czyli najpierw zabezpieczamy tą pierwszą linię, ale cały czas go staramy się kontrolować. Kolejną zasadą, o której musimy pamiętać jako środkowy obrońca, jest wzajemna współpraca i wzajemne asekurowanie się. Wiktor teraz gra ze mną w drużynie, mamy napastnika i musimy sobie wyobrazić, że leci długa piłka. Wiktor podejmuje pojedynek, a my go asekurujemy, bo w przypadku, jeżeli po naszej prawej stronie wbiega skrzydłowy lub drugi napastnik, środkowy obrońca nie zawsze wygrywa, zazwyczaj wygrywa głowę. My jesteśmy bliżej, wybijamy piłkę i jest płacz.
Kolejną zasadą, o której musimy pamiętać, grając jako środkowy obrońca, jest to, aby asekurować bramkarza przy strzale. W tym momencie Wiktor jest obrońcą. Napastnik oddaje strzał, odbija i my jesteśmy pierwsi. Dobrze, Adam, powiedz mi, kiedy dokładnie jest ten moment, że ty startujesz już w stronę bramki, zakładając, że piłka może być odbita? Czyli na pewno te sytuacje są dosyć szybkie i dynamiczne, ale musimy jeszcze zabrać pod uwagę to, że napastnik może zrobić zamach, więc dopiero jak piłka leci, tak naprawdę udaje mi się w stronę bramkarza. Dobrze, ty startujesz w stronę bramkarza i co się dzieje z napastnikiem, którego ty kryłeś? No na pewno dobry napastnik idzie za strzałem. Jeśli nie idzie za strzałem, no to są inni zawodnicy, którzy też powinni asekurować i w tym momencie obniżać. Tak czy inaczej, jeżeli on zostaje, to ty go zostawiasz samego i piłka jest dla ciebie w tym momencie najważniejsza. Tak, no bo wtedy znowu my będziemy bliżej bramki, czyli teoretycznie mamy bliżej do piłki. Unia Tarnów jest twoim 8. klubem, grałeś m.in. we Włoszech czy w Rosji. Powiedz, w którym z tych klubów nauczyłeś się najwięcej jako środkowy obrońca? To na pewno nie jest tajemnicą i we wcześniejszych wywiadach też już to podkreślałem, że we Włoszech na pewno bardzo dużo się nauczyłem. Pomimo tego, że tutaj też miałem dobrych nauczycieli, bo miałem możliwość gdzieś tam kończąc wiek juniora trenować z jednymi z najlepszymi zawodnikami, wtedy obrońcami w Polsce, był to Arek Głowacki, Maciej Stolarczyk czy Tomek Kłos, także zawodnicy, którzy gdzieś grali za granicą, grali w reprezentacji. Ale na pewno taka wisienka na torcie była, jak wyjechałem do Włoch. Jakie cechy musi mieć twoim zdaniem środkowy obrońca? Chodzi o te elementy, które są kluczowe z perspektywy właśnie tej pozycji. No na pewno warunki fizyczne są kluczowe. Wiemy dobrze, że gdzieś tam podstawowym elementem jest choćby gra głową, więc ten wzrost jest potrzebny. Ale ze swojej perspektywy i doświadczenia wiem, że taka analiza szybka na boisku danych sytuacji, czyli nawet jeżeli przegramy jakiś pojedynek z napastnikiem, to w następnym ustawiamy się inaczej, zachowujemy większą odległość, czy inaczej się troszeczkę ustawiamy. W tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy wam za uwagę i widzimy się w kolejną środę o 17:00. Do zobaczenia.